Witajcie. Dobra, never mind, cofam. Cofam to przywitanie po prostu. Cześć, robaki. Robaczki, no wiecie o co chodzi. Dzisiaj znowu Misiek ma wyjazdówkę i przy poniedziałku, kurde, wszystkie plany pokrzyżował. I jest godzina w półtej 11, a ja siedzę. I jeszcze nieładnie pachnę. W sensie, że zawsze jest powiedzenie, że się siedzi i ładnie pachnie, nie? Że my kobiety to nie, jeszcze nie jestem zrobiona. Idę sobie zrobić twarz. Czemu dzisiaj nagrywam vloga? Jutro będzie 20, dzisiaj będzie 26, 27 będzie ten vlog, a ostatniego będą pustaki. Pamiętajcie, zapraszam Was koniecznie na pustaki. Wiecie dlaczego? Może jutro nagram pustaki, może dzisiaj wieczorem. Zobaczymy tak czy inaczej. Jeszcze w lutym pokażą się pustaki, bo w marcu nowa kampania, że tak powiem. Dla tych, co wiedzą o co chodzi, a dla tych, co nie wiedzą o co chodzi, to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie, nie chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że co miesiąc losuję jedną osobę z tych, które udostępniają mój kanał, mój wizerunek, obojętnie coś, zdjęcie, filmik, cokolwiek na swoim kanale, ale na swojej stronie, może być to Facebook, może być to Instagram, może być to Twitter, tylko musi być to tak udostępnione, żebym ja to widziała, czyli publicznie udostępnione z nazwą moją i oznaczeniem. Tak, bo jeżeli osoby, które powiedziały, ej Mazia, byłam, sprawdź, ja wchodzę, nie ma, a mówią, że dały, nie znajdują się w słoiku, a dosyć parę osób było tak. Słuchajcie, jeżeli nie możecie udostępnić jakiegoś danego filmiku, to na Facebooku są moje filmiki i możecie na przykład kliknąć udostępnij i już się pokaże, już będzie i ja mam to wtedy zapisane czarne na białym. No chyba, że nie chcecie, no to wtedy ja Was nie zmuszam, ale fajnie jest chyba tak sobie od czasu do czasu wziąć i powiedzmy coś sobie wygrać, jakąś tam drobnostkę, pierdołę, ja przynajmniej lubię. I na pewno znajdą się też osoby, które lubią. Dobra. Dzisiaj czemu nagrywam vloga? Bo miałam jechać do sklepu przy tak dużej przemianie. Jem bardzo dużo owoców i warzyw, a w ogóle wczoraj miałam dzień kryzysowy, ale ostatni dzień... Tak będzie widać mnie. W sensie źle będzie mnie widać. Ostatni dzień brałam stare tabletki, zaczynam nowe, więc teoretycznie, praktycznie powinnam mieć te dni. Zobaczymy, czy przyjdą, ale odczucia są takie same, tak jakbym miała być przed okresem, po prostu. Po prostu, prosto z mostu. Dobra, idę trochę ogarnąć twarz. Oczywiście będą zakupy. Oczywiście będzie dużo zakupów. Nie wyciągam nic z lodówki, z zamrażalnika, zobaczę co. Dzisiaj jest poniedziałek, chciałabym zrobić takie zakupy, żeby do piątku mi wystarczyło, do piątku, do soboty. Tak, żebym już nie musiała w tym tygodniu jechać. No dopiero w piątek, nie? W piątek i tak się staram robić zakupy. A czy wyjdzie? Nie wiem. Kupiłam 3 rzeczy od babci. Planuję prawdopodobnie jutro się wybrać. Gdzieś też pochomikować, posprawdzać, poszukać coś fajnego. Tak, o, bo zbliża się wiosna i trzeba zrobić wiosenne porządki w szafach, w garderobach. Mam dużo rzeczy, które, wiecie co, wiszą naprawdę długimi latami i może czas wymienić. Tak mi się wydaje. Kupiłam sobie także 3 rzeczy, 2 moje, 1 Russella, a z buchu niestety były przeceny, ale same takie naparty. Nie potrzebuję takich rzeczy. Nie potrzebuję, bo w sumie to nigdzie nie chodzę teraz. Kłanie? Co robisz? Co robisz? Dobrze, także do zobaczenia później. Idę zobaczyć, co mi Siosław robi.
A ty goły tutaj jesteś. A tu z kamerą chodzisz? Tak, prawie cię pokazałam. A gdzie masz koszulkę? Nie jest goły, jest w spodniach, ale... Kąpał się. Dobra, to do później. O, jak drzwi skrzypią. Kochani, jak to przy poniedziałku. Straszny bałagan mam w domu, tak, właśnie tak. I ten bałagan będzie towarzyszył mi jeszcze dzisiaj cały dzień prawdopodobnie. Z tego względu, że troszeczkę mam do zrobienia, a jest już godzina pierwsza, z tego względu, że zawiozłam Miśkę do pracy. Znaczy sam się zawiozę, ja wróciłam. Byłam w sklepie, dzisiaj jest poniedziałek, tak jak nie wiem, czy wspomniałam, czy nie wspomniałam. Zrobiłam wielkie zakupy, żeby wystarczyło mi do piątku, do wypłaty, bo w tą wypłatę jest piątek. Zobaczę ile będzie dla psa jedzenia, bo mi się wydaje, że mam właśnie do wypłaty. Potrzebowałam 3 puszek i 3 puszki kupiłam. Kupiłam jedną dodatkową, żeby jeszcze sprawdzić. Słuchajcie, nie wiem, czy mówili, że witamina C działa na to, żeby przebarwienia, a ja te przebarwienia ciągle widzę. Olejek sam w sobie jest superancki, naprawdę super. Zrobiłam... co zrobiłam? Z tematu na temat skaczę. Właśnie tak, kochani, pytacie się mnie, często zadajecie te pytanie, jak często robię zakupy? No to wychodzi, że tak 2 razy w tygodniu robię takie wielkie zakupy, tak. Tylko, że ja lubię wszystko mieć, ja muszę wszystko mieć, bo jak mi czegoś brakuje, to jadę do sklepu i kupuję tyle, że znowu mam zapasy. I tych zapasów mam sporo. Nie wiem, czy przez weekend będzie potrzeba, no mówię, no jedynie pojadę pewnie do Lidla w tym razem. Dla jedzenia dla psa i nie wiem, czy ja sobie wtedy nie kupię dużo tych puszek i sobie nie schowam. Teraz już wam pokazuję, w każdej chwili może Misiek zadzwonić, bo jak wróciłam, to dam mu znać, że jestem w domu. Już wam pokazuję, ile jest tego. Właśnie, aż tyle. No, lubimy dobrze zjeść i dużo zjeść. Zrobiłam wczoraj swój własny pasztet i już wam mówię, jak zrobiłam. Tu mam łyżkę, ja sobie dziabnę trochę tego pasztetu. Wygląda tak. O tak. Powiem wam, że za bardzo warzywny jak dla mnie i jak na pasztet. Pyszny. Przepyszny. Po prostu duża ilość... ojej, albym teraz to zjadła. Wczoraj robiłam rosół. Rosół oczywiście był gotowany na mięsie bez skóry i z kostkami rosołowymi i bardzo dużą ilością warzyw. Por, seler naciowy, seler, korzeń selera, pasternak, dużo marchewek, czosnek. I to wszystko, moi drodzy, te wszystkie warzywa i wszystkie mięska wyciągnęłam, zblendowałam, dodałam przypraw, dużo przypraw, 2 jajka i na godzinę z małym haczkiem do piekarnika na 180 stopni. Pyszności, ale następnym razem zrobię tak samo. Teraz był rosół, więc nie ten tydzień, tylko następny znowu będzie dopiero. I później tak samo zostawię mięso na pasztet. Tak samo zostawię to mięsko. Tyle, że jeszcze upiekę w piekarniku wątróbkę drobiową. I to z tą wątróbką, bo teraz było za dużo warzyw. Ale tak, super. Coraz lepiej mi idzie to. No jedynie co, to więcej kupujemy takich rzeczy, no bo więcej idzie warzyw i owoców. Oraz słodyczy, przekąsek, bo jak nie jem takich normalnych słodyczy, to nie piję mleka słodzonego, ani herbaty, ani kawy słodzonej, to brakuje mi cukru i tutaj przychodzę do was z takim czymś, że jem te cukierki co najmniej 4 dziennie, 4-5, nawet potrafię zjeść dziennie i to są te moje sensy. Więc nie robię nic złego. Tak, wiem, on jest na słodziku, wy powiecie, że produkty light, bo dużo osób mi mówi, że produkty light i właśnie słodzik to jest wszystko niezdrowe. Zgodzę się z tym, ale słuchajcie, ja chcę schudnąć swoimi sposobami, ja zmieniam
zmieniłam na taki tryb życia, taki jest dla mnie i dla mojej rodziny odpowiedni. Wy, jeżeli stosujecie inny, proszę bardzo, ja nie namawiam do zmienienia swoich nawyków lub coś tam. Oczywiście rady, dziękuję za wszystkie rady i tak dalej, ale no, jak ktoś mi coś napisze, to nie znaczy, że ja już biegnę i zmieniam, bo tak jest porządnie. Słuchajcie, czy weganie, czy wegetarianie, czy mięsożerni, czy slimowicze, czy kto tam jeszcze jest? Dużo, czy dukani, czy różne takie diety. Każdy ma prawo do swojej decyzji i ja używam słodzików i produktów light. Także, no wiem, no, są bardziej chemiczne niż normalne, ale nadrabiam to warzywami i owocami, które zjadam. I nie mówię tutaj tylko o piklowanych, ale również o świeżych, mrożonych z puszki, whatever. Tak, to jest moja świadoma decyzja i wiem, co jadam. I za wszystkie uwagi serdecznie dziękuję, bo ja słucham, co macie do powiedzenia z miłą chęcią, bo pamiętajcie, każdy człowiek jest inny i ma prawo do wygłaszania swojego zdania, jeżeli to jest w odpowiedni sposób napisane czy wypowiedziane, tak, żeby nie urazić innej osoby. Ale ja was lubię. Boże, znowu będzie bardzo długi vlog, ale wy takie lubicie. A jutro już będzie losowanko. Ciekawa jestem, kto tym razem otrzyma malutki, drobniutki prezencik. Okej, zaraz będą zakupy. Tym razem Aldi i Morrison. Słuchajcie, zaczynam od Morrisona. Dwie puszki groszku i dwie puszki kukurydzy. Z tego względu, że będę robiła sałatkę jarzynową. Bardzo, ale to bardzo mam wielką ochotę na sałatkę jarzynową. Pomidory. Krojone pomidory. Kupiłam jedną puszkę jedzenia dla psa, z tego względu, że chcę, nie kupowaliśmy nigdy ich. Chcę zobaczyć, czy nic mu nie będzie, bo często jestem w Morrisonie ostatnio, jest naprzeciwko Aldiego i dużo jest zawsze przecenionych warzyw i owoców i tam jeżdżę, bo się fajnie opłaca. Zaraz wam na przykład pokażę. Kupiłam jakąś odżywkę. Z garniera odżywki świetne, jakby był szampon, też bym wzięła do normalnych włosów, ale naprawdę przycenione na 97 pensów, więc wzięłam. Później cukinia, no dobra, kabaczek, cukinia, jedno i to samo moim zdaniem. Uwielbiam, będzie albo nadziewana, albo po prostu w formie pieczonej, albo smażonej. Jeszcze nie wiem. Coś na pewno wymodzę, bo kocham, już się zaczyna i bach. Chlebki, chyba zaraz sobie zjem na drugie śniadanie, aczkolwiek powiem wam, że jestem pełna, więc no nie wiem. Może przekąszę sobie jakiegoś grejpfruta lub coś w tym stylu, albo poczekam do obiadu, bo wczoraj bardzo dużo zjadłam i jestem najedzona. Oczywiście do zwolonych rzeczy, ale tak czy inaczej w akordowych ilościach. Sól. No i właśnie o tym mówię. Zobaczcie, kupiłam jedna sztuka grejpfruta, zawsze kosztuje 50 pensów. 50-49, w zależności w którym sklepie. A tu zapłaciłam za dwie sztuki 46 pensów, także super. I tutaj też są 46 pensów, jak możecie zauważyć, więc po co przypłacać? Za to właśnie lubię Morrisona i właśnie za to teraz zaczęłam tam jeździć. Tu mam kwiatki, takie goździki. Mam jeszcze różyczki, ale zobaczcie, z 3 funtów na 75 pensów. Uwielbiam kwiaty cięte, ostatnio mieć w domu, ładnie posprzątane na stole lub na szafce, fajnie wygląda. Już mam rybkę, majonez oczywiście lżejszy od light, kapusta kiszona, smakuje mi ta z krakusa. Nie lubię takich w słoikach, ale ta mi naprawdę smakuje. Baton La Rassella, tutaj cannelloni do nadziewania będzie. Mniam, już się kolejny fajny obiad szykuje. Zobaczcie, ja zawsze miałam o zapach choinki, Mr. Maso, a tu zobaczyłam o cytryny i limonki. I przycenione z 2 na 1 funta wzięłam. Łazieneczkę sobie posprzątam i będzie pięknie pachniało. Uwielbiam zapachy. Fish fingers, czyli paluszki rybne, bo Russell czasami ma jakąś zajawkę, że nie chce jeść takiej ryby. No to dmucham na zimne i kupiłam mu paluszki rybne. Do dzisiaj szparagi,
Kocham szparagi, zrobię sobie do obiadu, do kolacji, nie wiem. Na pewno dzisiaj je wykorzystam. Funt 39, funt 75, zawsze to jakieś zaoszczędzenie. A tak, takie grube, takie drobne, ładne te szparagi. Sir light, oczywiście, albo mozzarella, no jest. Papier toaletowy do duszy, 18 rolek, aż za 3 funty, świetna cena. Tutaj mam fasolkę szparagową, mówię, dużo teraz jem takiej zieleniny, kostki rosołowe, kurczakowe. Dla dzieciaków Milky Bar do szkoły, no na 2 dni, nie? Takie przekąski. Tutaj mamy kurczaczki, które są najmniej tłuszczowe, bo zobaczcie, one mają tylko 4% tłuszczu i tak dalej, i tak dalej. Tak, mogę sobie sama w domu zrobić, ale mi się nie chce, po prostu. I tyle, wolę sobie kupić, wrzucić na blaszkę i mam gotowe. Więc czasami potrzebuję mieć takie, a bardzo lubię frytki, to są nawet smaczne. Papryka, 3-pak, Maggi, koperek, zobaczcie, rosnący. Ja lubię koperek na ziemniaczki czy coś. Dzisiaj właśnie mam taki pomysł na obiad, ziemniaki, buraki i kotlety mielone. Rolo dla Russella. Oczywiście batony, które mogę jeść, oczywiście w jakiejś tam dozwolonej, ale póki mogę, to jem codziennie. To są te batony i te cukierki, to są moje właśnie słodycze, które jem. Solony karmel i tutaj mam migdały z czereśnią. Pycha. Oczywiście mamy tutaj również jogurciki, które będę sobie mucić. Mniam 6-pak, do tego pomidorki bardzo ładne oraz przecenione właśnie mięsko na dzisiaj. Zobaczcie, jakie śliczne, odbija się to, tak zrobię. 5% tuszu oczywiście. I tak są i tak jest tanie te mięso, a jeszcze przecenione było na funt 80. To był Morrison. Jeszcze pokażę Wam Aldiego. Aldi, tutaj mam malutkie ziemniaczki, ale to na środę, jak misiek będzie w domu. Starczy nam akurat pół kilo ziemniaczków. Pomidorki koktajlowe. Tutaj mamy całe małe buraczki. Ogórki konserwowe. 3 puszki jedzenia dla psa. Za chwilę sprawdzę, na ile mi to starczy. Pokrojone buraki. Jabłka. Picie do szkoły. Rukola. Batony dla Russella. 2. Najzwyklejsze białe czekolady dla dzieciaków, jajka, mandarynki, grecki jogurt, 0% tłuszczu, żurawinowy sok, mleko jedno dla dzieciaków, pieczarki, winogrono dla Laury i dla Russella. Ja winogrona nie przepadam, a misiu wziął ze sobą, więc wróci dopiero, nie wiem, środę chyba, więc by były nieświeże, nie brałam dla niego. Jagódki, koncentrat pomidorowy, cukinia, mała sałata, 2 paczki bekonu. Widzę, że w końcu wzięłam tylko 2 takie, miałam medaliony jeszcze wziąć, ale dobra, ten też może być. Małe kukurydze, batony, patrzyłam, one mają prawie tyle samo protein i kalorii co tamte, więc będę sprawdzała sobie jeszcze te batoniki. Co tam? Aha, zobaczcie, butterscotch i clear cool mints. To są akurat dla Miśka, moje są w samochodzie, takie tym razem wzięłam, bardzo delikatne, zobaczcie, prawie w ogóle bez kalorii, super. Mięso to idzie do zamrożenia, bo widzieliście, w Morrisonie również kupiłam, to idzie do zamrożenia. Jabłuszka, chleb, tostowy, 4 zupki chińskie Miśkowi na drogę, czasami mały lubi, chyba w sumie
Misiek jakby coś tam gdzieś musiał zjeść na szybko, to zawsze też sobie wtryni zupkę, a co? Ja dawno nie jadłam, może ja zjem. Kupiłam 4 tak czy inaczej, dla każdego po jednej, jakby ktoś miał ochotę. No i salami na nasze pizze. Na spodzie od rapsów. I to by było na tyle, kochani. Pochowam teraz to i za godzinkę lecę po Rasena, a później będę robiła obiadek. Obiadek, nie wszystko zjem, ale chociaż może zjem wszystko pieczone w piekarniku, a dzieci mają smażone normalnie. Ja sobie już nałożyłam surówkę, żeby wam pokazać, że przewyższać mają warzywa, czyli suróweczka, no tak właśnie tak. O, tam jeszcze jest w plastikowej misce, tak w plastikowej, kochani. Używam plastikowych misek. O, patrzcie, tak sobie wędruję. Już mi jest gorąco, powiem wam, zgrzałam się w tej kuchni. Ale sama przyjemność dla moich robaczków domowych gotuję. Wiecie co, zostało mi jeszcze tak, z warzyw i mięsa zrobiłam, z warzyw i z mięsa zrobiłam pasztę, a z wody, która została, czyli z rosołu, zrobię galaretki, wezmę, ugotuję jajka na twardo, powkrajam sobie jajeczka, dam groszek kukurydzę, albo nawet fasolę dam czerwoną, o! I zrobię takie galaretki, będę miała na parę dni, bo tylko ja jem, a Miśka nie ma. Jak przyjedzie, to by zjadł, ale tego dużo nie wyjdzie. Z 3 miski nic się u mnie nie zmarnuje, nic, absolutnie nic. Dziękuję ślicznie za uwagę, zapraszam was jutro do kolejnego filmiku, życzę wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, uśmiechajcie się, kochani, do ludzi z wielką serdecznością. Buziaczki, pa, pa.